Każdy metr ziemi odebranej Rosjanom ma swoją cenę. To są wiadra krwi. Cztery razy dziennie strzelał czołg, dwa razy dziennie spadły grady, kilkadziesiąt razy pociski moździerzowe. A co na to twoi bliscy? Wiesz co, nie są zachwyceni. Podejrzewam, że po obejrzeniu tego wywiadu tym bardziej nie będą. jesteś medykiem pola walki wspólnie z innymi Polakami, ochotnikami, pomagasz ukraińskim żołnierzom. No wy jesteście tam, dokładnie tam, gdzie padają strzały, jesteście tam, gdzie wybuchają bomby. Powiedz, jak wygląda wojna z bliska? Wiesz, jest taki wiersz, który mówi, że. Świat śpi spokojnie i nie wie, na wojnie nie jest jak w żołnierskim śpiewie. Nie ma tam patetyzmu. Wojna to jest całe mnóstwo bodźców, sygnałów wykluczających się wzajemnie, też dźwięk wybuchających Pocisków, niekoniecznie tylko i wyłącznie przeciwnika. Friendly fire, ogień przyjacielski zdarza się bardzo często. To są kule, które świstają i też niekoniecznie kule przeciwnika, bo ten, ten chaos i, i to, co tam panuje, sprawia, że. Bardzo często wyrywa się z to spod kontroli. To są ludzie, których widzisz, a za chwilę ich nie widzisz. To są ludzie, z którymi piesz kawę w ziemiance, a za godzinę czy dwie godziny musisz zamknąć im oczy i powiedzieć ich kolegom, że nie jesteś w stanie nic więcej zrobić, hmm. dlatego że oni już nie żyją, ich tutaj nie ma. Ale to są też piękne chwile. To jest chleb, który smakuje lepiej niż danie w wykwintnej restauracji w kraju, bo go możesz zjeść, bo go masz, bo, bo jest. E, to są gwiazdy, które świecą jaśniej niż w kraju, bo, bo je widzisz. Mm. Bo i, i jeżeli możesz wyjść i popatrzeć na te gwiazdy, to znaczy, że w tym momencie nic nie leci z nieba, że w tym momencie możesz złapać trochę świeżego powietrza. E, więc więc to, jest, to jest okrutny świat. To jest, to, jest, to jest świat, em, który niszczy marzenia, niszczy e, spokój, e, zabiera istnienia ludzkie, e, ale potrafi też zbudować braterstwo mhm. potrafi też e, wyciągnąć z człowieka e, to, co najgorsze, ale też to, co najlepsze. E, I to jest świat, który pozwala ci zajrzeć w głąb siebie. Mhm. Czemu ty to właściwie robisz, powiedz. Jaka jest twoja motywacja? No bo ty jesteś ochotnikiem. Jesteśmy tam całkowicie ochotniczo m, za własne pieniążki Nie pobieramy wynagrodzenia. Nie możemy pobierać wynagrodzenia, aby strona rosyjska nie odebrała tego jako e, najemnictwo. E, nie macie nawet ubezpieczenia. Nie mamy. Tak, jeżeli zginiemy, to w tym momencie nasze rodziny jeszcze będą musiały sprowadzić na, na własny koszt e, nasze ciała. Pomimo tego, że jesteśmy tam legalnie, bo zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie ukraińskiej, wszelkie zgody na to, by, by pracować na, na linii frontu, na pierwszej linii, bo my jesteśmy tam, gdzie żołnierze. W ramię w ramię. Nie, nie jesteśmy na zapleczu, to nie jest tak, że wyjeżdżamy poszkodowanego. Nie, bardzo często tam gdzie są żołnierze, tam jesteśmy i my. I wiesz, nie jeden tak patrzy na nas i próbuje nam przyklepać wariactwo, próbuje nam przyklepać e, jakieś, jakieś nie wiem dysfunkcje, niedostosowania, uzależnienie od adrenaliny. Nie, my po prostu wierzymy w to, mhm. e, że nawet jeżeli nasze życie skończy się przedwcześnie, to jest to warte każdego życia, które udało nam się uratować. Mhm. Ty jesteś szefem takiej grupy polskich ochotników powiedz mi, kim są ci ludzie? Czym oni się zajmują zawodowo? Jakie życia prowadzą tu w Polsce? Ja... No bo zostawili te życia i pojechali na wschód. Jasne. My się nazywamy, nazywamy trochę szamanami pola walki, nie medykami, dlatego, że każdy z nas jest paramedykiem. My nie jesteśmy medykami z wykształcenia. My tą wiedzę zaczęliśmy nabywać na wojnie, w trakcie wojny i dla wojny. I, i wiesz, jakby to nie oznacza, że... E, zakres obowiązków i kompetencji, które tam wykonujemy, jest mniejszy od tych medyków czy ratowników medycznych e, tutaj w kraju, bo to, co my tam robimy na miejscu, e, bardzo często idzie właśnie w stronę czynności medycznych, e, których jeżeli nie wykonamy, nie ustabilizujemy takiego pacjenta, to on po prostu nie przeżyje. Nie dowieziemy go w miejsce bezpieczne, gdzie czekają lekarze czy ratownicy medyczni czy, czy pielęgniarki. Ich na pierwszej linii nie ma. No A te konkretne umiejętności są potrzebne. E, I wiesz, na początku byłem, że tak powiem, sam. E, na początku byłem sam. E, to, to można było powiedzieć była jakby moja osobista misja. W pewnym momencie zacząłem się obracać na boki i zauważyłem, że wokół mnie stoją osoby, które myślą podobnie jak ja. Że ja patrzę im w oczy i mówię: Ale możesz zginąć. Po czym? Ta osoba informowała mnie, okej, okay, to no, rozumiem. Oni chcieli jechać. E, wiesz, ja ciągnę dalej temat i mówię, to, ale wiesz, no, kwestia ciała, ubezpieczenia, spoko, okej. Okay. No, to nie było ważne. Ale kim oni są? Oni są jakoś związani z wojskiem? Czy... To są osoby, które miały do czynienia z wojną. Nie powiem z wojskiem, z wojną. Mhm. Darek jako operator, kariery, jako operator kamery jeździł na wojnę z korespondentami wojennymi. Okay. Witek jako dziennikarz, jako fotoreporter był na tej wojnie z aparatem. Adrian jeździł jako, jako wolontariusz. Borys, który teraz z nami będzie jechał, był szkoleniowcem. Też jeździł szkolić chłopaków ukraińskich. To, to jest tak, że każdy z nich już miał wiedzę na temat wojny, wiedział jak się zachować w trakcie tej wojny, podjął decyzję, że chce się zaangażować bardziej czynnie tą pomocą medyczną i po prostu dokładaliśmy ten element mm -hmm. paramedyczny, ten element medyczny. I w ten oto sposób można powiedzieć, nasza grupa nieformalna zaczęła się formalizować coraz bardziej. No, Wy jesteście medykami, jesteście tam po to, żeby udzielać pomocy, ratować życie, ale pewnie jest tak, że jakaś część Polaków wyjeżdża na wojnę po to, żeby tam walczyć. Czy ty obserwujesz takie zjawisko? Czy ty spotykasz takich Polaków, którzy. No w sposób nieformalny, nielegalny, nieoficjalny e, wspierają e, wojska ukraińskie? Oczywiście, Polaków tam jest bardzo dużo. Chłopaki pojechali walczyć już na samym początku. Część z nich miała doświadczenie e, wojskowe, część z nich nie miała doświadczenia wojskowego. E, natomiast chyba nie ma oddziału ukraińskiego, gdzie, gdzie nie byłoby Polaka. E, I chciałbym podkreślić, że chłopaki ryzykują tu jakby dwukrotnie. Mhm. E, my ryzykujemy swoje życie będąc na pierwszej linii, ale my wracamy do kraju i mamy swoje bezpieczne domy, swoje rodziny, możemy odpocząć, zregenerować siły, nie musimy się z tym ukrywać. A chłopaki z tytułu prawa, mhm. raz, że tam ryzykują swoje życie, to, to tu w, w kraju też. jeszcze są w myśl prawa najemnikami, chłopaki ryzykują dwukrotnie i z tego tytułu dla mnie osobiście, dla nas oni są bohaterami. Mhm. Damian, chciałbym się dowiedzieć od ciebie, jak ta wojna wygląda tak, tak z bliska. Natomiast jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz, bo to jest coś takiego, co nie daje mi spokoju. Ty też ryzykujesz dużo. Co na to twoi bliscy? Wiesz, co nie są zachwyceni. Podejrzewam, że po obejrzeniu tego wywiadu tym bardziej nie będą. Natomiast mają świadomość obranej przeze mnie drogi. Mają świadomość tego, że to też mnie w jakiś sposób ukształtowało, i że gdyby to wyciąć z mojego życia, nie byłbym tym samym człowiekiem. Mhm, ale słyszałeś sugestie, prośby, o zamian zostań? Wielokrotnie. Tak? Była nawet taka sytuacja, gdzie przekonywałem swojego tatę, że jesteśmy w miejscu bezpiecznym, mieliśmy bezpieczny internet w jednym z takich improwizowanych punktów medycznych. Eee... Jeden z naszych amerykańskich kolegów razem z Witkiem e, stoją przed, przed, przed domkiem, który był naszym punktem ewakuacji medycznej, e, i Witek mówi do naszego kolegi amerykańskiego. E, Chodź zobacz, jakie ładne światło na niebie. Ja w tym momencie przekonuję mojego tatę, że jest wszystko w porządku. Po czym wyobraź sobie światło, zaczyna się zbliżać co to było w naszą za stronę. Mm. Tak. E, w, i w tym momencie za plecami e, do kamery e, wybucha, wybucha rakieta. Włączam internet, e, uciekamy do domku. E, tam przez pół godziny byliśmy ostro bombardowani. Na szczęście, nie, na szczęście nasz punkt medyczny nie oberwał bezpośrednio. E, po czym włączam telefon, jest ponad sto połączeń od mojego taty mhm. i nawet nie próbowałem mu tłumaczyć na nowo, że, że, że jednak jest bezpiecznie. I jedziesz kolejny raz. Jedziesz kolejny raz i, i, i jakby przekonujesz, mówisz, ale w nich to się odkłada. W nich to w jakiś sposób się mhm. gromadzi. Więc jeżeli w jakiś sposób chodzisz tam od tego daleki, bo my po prostu robimy swoją robotę, ale jeżeli ktoś w jakiś sposób nam chciałby przyklepać bohaterstwo, w pierwszej kolejności niech przyklepie je naszym rodzinom. Tym, którzy zostają w kraju, i czekają. Tak? I czekają, i wiesz, i jakby mm, boją się, bo oni nie znają tego świata. My, my jakby wie, wiemy, gdzie jest początek tego zagrożenia i koniec tego zagrożenia, bo my go dotykamy. Dla nich samo przekroczenie granicy już mm. jest zagrożeniem, bo nie znają tego świata. Powiedziałeś o tym, o tym światełku na niebie, które nagle zaczęło się zbliżać do was. Um. Jak to wygląda, Damian? Kiedy coś leci w waszym kierunku, to dowiadujecie się o tym, bo widać, bo słychać. Co się wtedy robi? Słuchaj, Ukraińcy mówią, e, chłopaki, słuchajcie nieba. Słuchajcie nieba, tak. I to nie jest e, metafora. E, bardzo często wybrane rodzaje rakiet czy wybrane rodzaje pocisków słychać, i po natężeniu dźwięku, rodzaju dźwięku, wiesz, co to jest i jak się zachować do tego. Wiesz, w pewnym momencie, jeżeli jesteś na pierwszej linii i słyszysz, że coś leci czy wybucha, i identyfikujesz to jako swoje, albo identyfikujesz to jako przeciwnika, ale wiesz, że to padnie. Kilkadziesiąt metrów, nie kilometrów, metrów dalej, i nie zrobić ci krzywdy, to nawet się nie podrywasz. E, dlatego, że no, masz świadomość tego, że ten odłamek będzie tam, a nie tutaj. E, i, I po prostu się z tym oswajasz. Bardzo często jest tak, że e, ten czas na reakcję jest bardzo krótki, w szczególności jak strzela czołg jeżeli słyszymy, że, że, że strzela czołg, to znaczy, że ten czołg w nas nie trafił celnie, bo, bo, bo jakby kwestia czasu rozchodzenia się dźwięku i tak dalej, hmm. ale, ale, ale są, są, są takie rodzaje um, ognia przeciwnika, który daje ci więcej czasu, a dla taki, który daje ci mniej czasu. Przykładu. Na kiedy czasu jest więcej, kiedy jest najmniej? Kiedy strzela czołg? Tego czasu praktycznie nie ma. W ogóle nie. Jeżeli leci pocisk moździerzowy czy rakieta, trochę tego czasu masz, słyszysz świst, słyszysz dźwięk rozchodzący się w powietrzu. Ale to są pewnie sekundy. Tak. To? Kiedy słyszysz kule świstające nad głową, no to, to, to też jakby pozwala ci to przytulić się do ziemi. I przeciwdziałać ewentualnym przyszłym kulom, bo mhm. gdyby ta właściwa miała ci trafić, to by cię trafiała i nie usłyszałbyś tego świstu. E, nie ma bohaterów. To, to, to nie ma tak, że latają kule czy, czy, czy pociski, e, a, a my generalnie z wypiętą piersią czekamy. No nie ma, nie ma silnych, po prostu tulisz się do ziemi. Mhm. E, a jak często takie sytuacje się zdarzają, że słyszycie właśnie te świste, że pociski spadają? Czy takie sytuacje zdarzają się raz na kilka dni, czy raz na kilka godzin? Jakie są realia? Na pierwszej linii? Tak. Kilkanaście razy w ciągu godziny. A jeżeli nie słychać tego... To, to, jest, to, to jest niebezpieczne. Bo wiesz, jeżeli przeciwnik cały czas działa, mhm. strzela czołg, działa espek, e, e, działają pociski moździerzowe, a w pewnym momencie ten ogień ustaje, no to jest kilka wariantów. Albo przeciwnik e, być może gdzieś tam podchodzi jego grupy e, i nie chcą zrobić friendly fire. Być może y, latają e, ich środki rozpoznania mhm. e, i chcą się przyjrzeć dokładnie e, pozycjom, jakby brak ognia... Czyli cisza i, jest niepokojąca. Bardzo często Zwiastuje tak jest. Coś bardzo, bardzo często tak jest. Ktoś kiedyś to nazwał spokój, który budzi niepokój, mhm. więc, y, więc bardzo często też tak to się odbywa. Natomiast y, taką małą statystykę na pozycji, która jest 500 metrów od Rosjan, na której byliśmy, eee, cztery razy dziennie strzelał czołg, eee, dwa razy dziennie spadły grady, kilkadziesiąt razy pociski moździerzowe, natomiast jak tylko wychodziliśmy z naszych nor, nie nazywam mhm. tego ziemiankami, bo wiesz, ziemianka eee, jest w jakiś sposób daje pewną przestrzeń, co nie, a, a to po prostu jest Wykopana w ziemi lisia Nora, na więcej nie mogliśmy sobie pozwolić, bo jakikolwiek ruch przy rozbudowie stanowiska e, ściągał ogień przeciwnika z, z drugiej strony. Hmm. E, I wiesz, jakiekolwiek wyjście z tej, z tej nory, by pójść e, po prostu za potrzebą, e, z automatu ściągał karabin maszynowy przeciwnika. Więc to jest zjawisko, do którego, jeżeli chcesz funkcjonować w tym świecie, musisz się po prostu przyzwyczaić. Mm. Ale to poczekaj, jak wygląda takie funkcjonowanie? Gdzie wy właściwie śpicie? E jak się odżywiacie, co wyjecie tam? E no i takie prozaiczne rzeczy, jak chociażby ta toaleta. No, jednak przecież musisz pewne rzeczy załatwiać. Jak to tam wygląda? Jak to jest zorganizowane? Mm -hmm. e Są, można powiedzieć, takie dwa miejsca. Miejsce względnie bezpieczne i miejsce mniej bezpieczne. To miejsce względnie bezpieczne to jest y, miejsce 3 km od pozycji Rosjan, wtedy gdzieś około, y, w którym byliśmy, gdzie przy jednym z domów w piwnicy na ziemniaki, mieliśmy swoje łóżka i w miarę bezpieczne miejsce. A, czyli, czyli taka baza w tej piwnicy na ziemniaki. Coś takiego. Hmm. Wiesz, nie było mowy I Jak o tym... się tam dostajecie? Autami. Tylko i wyłącznie autami. Mhm. Wiesz co, wyobraź sobie to właśnie takie piwnice czy okopy są takimi e, wyspami bezpiecznymi. Okay. I przemieszczanie się między jedną wyspą a drugą wyspą e, to wiesz. Rekiny pływają dookoła, co nie? I musisz uważać, żeby te rekiny ci Czyli nie widziały. Każdy przejazd jest niebezpieczny, tak? Każdy przejazd może niebezpieczny. wiązać się z i tak Oczywiście. Dalej. Bardzo często się odbywało tak, że z chwilą, kiedy wyjeżdżaliśmy, Rosjanie tylko czekali i, i te pociski, hmm. albo był jeden z takich przejazdów, gdzie jadąc z jednej miejscowości do innej miejscowości, Rosjanie prowadzili z tyłu za nami ogień. I tylko i wyłącznie dlatego na fanpage'u, na, na który prowadzimy na Facebooku, wrzuciłem nagranie z tej sytuacji. E, tylko dlatego, że pomyliłem drogę. I skręciłem w lewo, a nie w prawo. Mhm. Mogę z tobą rozmawiać, bo ten, ten pocisk padł tam. Rosjanie najprawdopodobniej wiedzieli, gdzie jedziemy. Zapamiętywali drogi, e, mieli na to jakiś plan. Najprawdopodobniej te pociski miały nas pogonić, po to, żebyśmy wjechali w, w to konkretne miejsce, e, gdzie miał paść kolejny pocisk. Mhm. E, nie możemy myśleć o Rosjanach, jak o. Tych zmobilizowanych, biednych, źle ubranych chłopach, pogonionych z Kaukazu. Są i tacy. No, często, jak nie najczęściej, media właśnie nam taki obraz serwowały. Tak Pamiętasz to nie wygląda? te kreskówki z Miszką Miki z II wojny światowej? Kaczor Donald, Miszka Miki, jechała do Japonii walczyć albo do Niemiec, walczyć ze śmiesznymi Niemcami z Wąsikiem. E, albo walczyć z Japończykami posiadającymi e, zęby jak zając. No. E, jest to nic innego jak wojna informacyjna. No. E, jest to propaganda na użytek e, własnego działania. Jeżeli ośmieszysz przeciwnika, to on jest taki straszny. Mhm. Jeżeli pokażesz, że ten przeciwnik jest biedny, nie ma czym walczyć, no to chętniej pójdziesz walczyć, no bo ty masz lepszy sprzęt, jesteś lepiej przygotowany, okay. ale nie można patrzeć pod kątem tych najsłabszych na całość. To poczekaj, za chwilę dopytam Cię o to, jak wygląda ta rzeczywistość, jeśli chodzi o, o przygotowanie Rosjan, ich doposażenie i tak dalej. Natomiast dokończmy jeszcze ten wątek, warunków, w jakich Wy tam funkcjonujecie. Jesteście w tej piwnicy, rozumiem. I masz tą że to jest... bezpieczną, masz tą, tak, bezpieczną masz, masz tą bezpieczną piwnicę, e, m, która w naszym mniemaniu jest bezpieczna, bo jakby masz kawałek tego stropu e, nad sobą, e, natomiast wszystkie, nie ma możliwości, by funkcjonować na powierzchni. E, dlatego, że Rosjanie te miejscowości zrównali praktycznie z ziemią. E, nawet jeżeli jakieś tam chaty mieszkalne są, to one są poszatkowane. Mm -hmm. e, w jednej najlepszej chacie, która jest najmniej poszatkowana, zrobiliśmy sobie kuchnię, e, i czasami coś tam sobie ugotujemy. Jeżeli jesteśmy w tym miejscu względnie bezpiecznym, to wtedy na kuchence gazowej e, gotujemy na tyle, na ile czas pozwala. E, dowozimy sobie z miasta produkty żywnościowe, które trzymamy w zamrażarce, która jest lodówką, bo ona nie może chodzić cały czas, dlatego że prądu nie ma. Działamy na agregacie prądotwórczym, mm -hmm. więc zamiast mrozić, chłodzi, ale to wystarczy. Mamy produkty, na podstawie których czasami sobie gotujemy. Jeżeli nie ma czasu na gotowanie, e, no to po prostu e, jemy puchy albo, albo jemy jakieś tam e, racje żywnościowe. Natomiast staramy się z, z, z tego pola, w którym jesteśmy, mhm. raz na parę dni pojechać do miasta i ściągnąć e, produkty, na podstawie których możemy, możemy sobie ugotować. Coś przygotować. E, bardzo często e, mieliśmy gości w postaci dzikich gangów świń, e, które pouciekały z gospodarstw e, i, i które e, bardzo często terroryzowały nas, wchodząc niemalże wszędzie. E, i, I bardzo często po prostu odławialiśmy takiego prosiaka, czy mhm. taką świnię. E, oprawialiśmy i to nam dawało mięso na przykład na tydzień. E, gotowaliśmy na bugracze, e, szaszłyki, chłopskie garnki, e, i był to dla nas e, duży zastrzyk kalorii na okoliczność wyjazdu na pierwszą linię. Pierwsza hmm. linia 500 metrów od Rosjan, czasami i mniej, e, więc tam spożywało się bez obróbki termicznej żeby nie wskazywać ciepłem przeciwnikowi, gdzie jesteśmy, e, tylko i wyłącznie suche racje żywnościowe. Mhm. E, no i tam na pierwszej linii e, o ile jakaś taka wygłódka, y, jakiś taki kibelek, tam 3 km od linii frontu ma rację bytu, mhm. e, bo to nie jest tak, że, że tam na te 3 km od linii frontu cały czas spadają rakiety. Spadają, Rosjanie próbują, ale nie cały czas, jest to miejsce względnie bezpieczne. No to wiesz, tam 500 metrów od przeciwnika e, praktycznie cały czas coś leci. E, no ale musisz wyjść za potrzebą, co nie? Więc na tyle, na ile to możliwe, trzymając głowę nisko, e, idziesz do jednego okopu, który jest no właśnie przeznaczony mhm. e, na bycie e, e, miejscem. No wiadomo, i tam załatwiasz potrzeby, I tam załatwiasz swoje ale ryzykując potrzeby, wtedy swoim życiem. Tak? Dość szybko, zdecydowanie, dość sprawnie, mhm. bez telefonu w ręce, bez gazety w ręce, po prostu masz świadomość tego, że, e, że może cię to kosztować mhm. życie. No mhm. i wracasz do swojego bezpiecznego miejsca. I wracasz do tego bezpiecznego miejsca, czyli do czyli tego. Czyli do wykopanych miejsca, które jest ziemi. tą ziemianką, tak? Jak, jak to wygląda? to ciężko nazwać to ziemianką. To za dużo powiedziane, tak? To są stare Ty... pozycje Rosjan. Rosjanie, mm -hmm. Rosjanie wycofując się do tyłu do miejscowości, gdzie umocnili się mocno, zostawili swoje schronienia, swoje wykopane nory, trochę na wzór lisich nor. Mm -hmm. I to jest pod ziemią, tak? Dokładnie. Mm -hmm. Gdzie. E, gdzie my dodatkowo jeszcze na górę narzucaliśmy skrzynie z ziemią, e, dodatkowo z przodu, jeszcze dawaliśmy worki z piaskiem i, e, i też e, skrzynie z ziemią, żeby nic nie wleciało, jeżeli coś wybuchnie w pobliżu. E, i, I jest to albo jama na wprost, albo jama z załomem, mhm. e, żeby, żeby była możliwość schowania się przed tymi odłamkami. Do takiej jamy wchodzi maksymalnie jedna-dwie osoby. Jeżeli dwie osoby, to tylko jedna osoba może leżeć, a, a druga osoba, wiesz, siedzi gdzieś tam przy wejściu. Czyli ciasno. Bardzo ciasno. Mhm. Natomiast no, też nie ma tak, żeby dwie osoby naraz spały. Zazwyczaj, pomimo tego, że wykonujemy tą robotę medyczną, to też nasze oczy. Pracują na rzecz chłopaków. To znaczy, w, w, w pobliżu naszej konkretnej nory, ziemianki, mamy wskazane miejsca, gdzie mamy zgłaszać, jeżeli widzimy coś, coś obserwować, zgłaszać, jeżeli widzimy coś niepokojącego. Mm -hmm. Jeżeli widzimy e, jakiś ruch e, przeciwnika e, czy, czy coś, co może być zagrożeniem, no to wtedy z automatu zgłaszamy. Mm -hmm, jasne. A ile czasu tam spędzacie, zanim wracacie z powrotem do tego bezpiecznego miejsca, do tej piwnicy? Nie ma reguły, najczęściej to jest od dwóch do pięciu dni. Okej, okay, kilka dni. Tak. To są, to, wiesz, to są całe godziny w chłodzie, to są całe godziny w wilgoci, my od początku działamy na południu, to znaczy w okolicach Hersonia. To jest całkiem inny świat, całkiem inny odcinek frontu. Tam nie ma ofensyw, takich jak na Donbasie czy pod Charkowem, a jeżeli już jakieś ofensywy są, to każda z takich ofensyw tak naprawdę jest planowym wycofaniem się Rosjan ich działaniami opóźniającymi, które Rosjan kosztują, które Ukraińców kosztują całe mnóstwo żyć. Na południu każdy metr ziemi odebranej Rosjanom ma swoją cenę. To są wiadra krwi. I tam się walczy o pasy zieleni, tam się walczy o miejscowości i tam się walczy o kanały irygacyjne, które przecinają te pola. Tam mamy do czynienia z olbrzymimi połaciami, przestrzeniami, gdzie jakiekolwiek działania kosztują konkretną ilość żyć ludzkich, które tam Ukraińcy płacą. Mhm. E, więc e, przebywanie w tych, w tych, w tych, w tych norach e, jest. E, o tyle niebezpieczne, że każda próba ucieczki, i czy każda próba ewakuowania poszkodowanego, czy każda próba przemieszczenia się w inne miejsce jest no właśnie, tym pływaniem w oceanie, gdzie pływają rekiny, między jednym a drugim bezpiecznym miejscem. Bardzo często jest tak, że jeżeli mamy osobę poszkodowaną, jeżeli mamy osobę mamy rannego, to my na tyle na ile jest to możliwe. Na noszach lekkich, płachtowych. Wyciągamy ją kilometr, półtorej kilometra dalej, gdzie stoją schowane pick Na bazie których możemy przewieźć tą osobę, te. 3, 4, 5 kilometrów dalej, gdzie w miejscu względnie bezpiecznym przy asfalcie czekają karetki. Mm. E, wiesz, my nie możemy myśleć o tej wojnie e, kategoriami Iraku czy Afganistanu, gdzie jest poszkodowany żołnierz, przyleci śmigłowiec, on go weźmie i za 10 minut on mm, będzie w szpitalu. To jest zupełnie inna Całkiem rzeczywistość. inny świat, mm. całkiem inna wojna, całkiem inne realia e, funkcjonowania. Dlatego tamta ewakuacja medyczna, którą my się zajmujemy, czyli od. Wzięcia, wyrwania spod ognia poszkodowanego po ustabilizowanie jego życia, zapakowanie go na pick-upa, na samochód terenowy, bo inne tam po prostu nie mają możliwości jazdy mm. i wywiezienia y, właśnie w miejscach, gdzie, gdzie, gdzie stoją te karetki, to jest. To jest, to jest Całkowicie co, 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 co innego niż do tej pory e, dotykało no, chociażby naszych żołnierzy, naszych medyków e, w, w Iraku czy w Afganistanie. Mm. E, na jednym ze swoich nagrań na blogu e, mam poszkodowanego e, bez, bez nóg. To znaczy, te nogi wiszą na ja mięśniach. Ja widziałem to wideo. To, one, wiszą, one wiszą na mięśniach, to jest Natomiast no, te nogi. No te nogi sobie tak po prostu. Wiesz, on chodzić na tych nogach nie będzie. Mhm. E... Ale czy na wózku, czy na protezach e... będzie miał możliwość pójścia z wnuczką na spacer, mhm. będzie miał możliwość e... patrzenia, jak ta wnuczka dorasta będzie miał możliwość opowiadania jej, jak sam kiedyś był wnuczkiem. No tak, no tak. I, 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 I kiedy, wiesz, wierzysz go na pace busa, który nie jest karetką, jest improwizowanym środkiem transportu, jedną nogą próbujesz opanować tego poszkodowanego, dociskając go do podłogi, drugą ręką Próbujesz opanować krwotok, inną ręką próbujesz e, rozciąć materiał e, tak, by zobaczyć, jak daleko ten uraz mhm. tam występuje, a przy tym on krzyczy i prosi cię, e, żebyś zblokował mu te nogi, które go bolą. Dla ratownika e, to, jest, e, to jest bardzo mocno obciążający e, i dający niesamowitą. Ilość adrenaliny, e, przypadek. A takich przypadków tam jest całe mnóstwo. Hmm. No właśnie, teraz, co powiedziałeś o tym, o tym przypadku, kiedy ten żołnierz miał właściwie, no nie wiem, wyrwane. Rozerwane nogi i, i wieźliście go tym transportem, aby, aby go uratować. E, a jakie najczęściej interwencje podejmujecie? Jakiej pomocy medycznej najczęściej udzielacie tam? Tam na południu mamy do czynienia z wojną artyleryjską. Z tego tytułu, że są duże przestrzenie. Em, nie dochodzi do walki w krótkim dystansie. Mhm. Ta wojna artyleryjska sprawia, że mamy do czynienia z mm, ranami. Rąk, nóg, głowy, czyli to, co najczęściej nie jest osłonięte kamizelką, balistyką, mamy do czynienia z mechanizmami wielourazowymi. To znaczy, to nie jest tak, że mamy do czynienia z jedną, z jedną ranką na nodze albo na ręce, zazwyczaj tych ran jest, jest bardzo dużo. Rosjanie pracują fosforem, Rosjanie pracują bombami kasetowymi. To są bomby, są, które wybuchają na pewnej wysokości i wyrzucają mniejsze ładunki, albo plują ołowiem, plują fleszetkami takie 2-3 centymetrowe strzałki, które niemalże przybijają ludzi do ziemi. Jakie są skutki działania takiej bomby? E Ona działa na szerokim obszarze. Ona nie działa punktowo, tylko ona pokrywa swoim działaniem, czy to odłamki, e, czy, czy to mniejsze ładunki. E, pokrywa spory obszar, e, jeżeli nie jesteś w norze, to nie ma ucieczki. Hmm. Możesz być żołnierzem jednostek specjalnych, możesz być, mieć super ekstra sprzęt, możesz być, nie wiem, mistrzem świata i okolic. Jeżeli nie jesteś pod ziemią, nie uciekniesz. Hmm. Jak wyglądają obrażenia? E Jesteś poszatkowany. poszatkowany. Jesteś po prostu poszatkowany tymi odłamkami z każdej możliwej strony. Jeden z żołnierzy, Kastet, nie udało nam się e, mu pomóc. Kastet e, oberwał właśnie tymi odłamkami w głowę w ten sposób, że hełm kewlarowy był poszatkowany, czyli coś, co zostało stworzone do tego, żeby ratowało życie na, na pierwszej linii, nie, nie było w stanie powstrzymać mhm. tych odłamków, tych skupiska, tych, tych konkretnych odłamków. Wiesz, my ratujemy życie żołnierzy, ale bywało też, że ratowaliśmy życie i cywili. W święta wielkanocne pracowaliśmy w Mikołajewie, w mieście frontowym i... Z chwilą, kiedy Rosjanie bombardowali miasto, yy, przyjechaliśmy w okolicy Cerkwi, yy, gdzie wokół Cerkwi byli porozrzucani ludzie, ranni i martwi. Dlatego, że Rosjanie walili ładunkiem kasetowym, i ci wszyscy, którzy akurat znajdowali się w pobliżu Cerkwi, yy, albo zginęli, albo byli ciężko ranni. Yy, I wiesz, my przyjeżdżamy na miejsce, w wielki piątek, wokół Cerkwi widzimy porozrzucane ciała. No, Golgota, hmm. e, taka namacalna, taka, taka fizyczna, żeby dodać trochę e, jeszcze więcej e, zamieszania w tej historii, e, to, to była Cerkiew e, Moskiewska, czyli chodziła tam ludność rosyjskojęzyczna. Czyli w tym momencie Rosjanie, którzy twierdzą, że chcą bronić, i oni doskonale wiedzą, e, gdzie jest ludność cywilna, doskonale wiedzą, e, gdzie jest ta nie ludność prorosyjska. E, no, nie, nie było tutaj mowy o żadnej pomocy. E, Wspomniałeś chwilę temu też o tej broni fosforowej. Jak to działa? Jakie są skutki działania takiej broni? Fosfor pali wszystko. E, fosfor e, pod wpływem dużej temperatury e, potrafi przepalić. E, Wszelkie możliwe improwizowane schronienia osoby oddział, z którym my działamy, z którym współpracujemy, pomimo tego, że był od Marca do teraz, przez działanie fosforem poniósł takie duże straty w cztery dni, a tu mieliśmy od marca niemalże do jesieni, ale te cztery dni wystarczyły, żeby chłopaków cofnąć całkowicie w tył. Cztery dni palenia fosforem zrobiło większą krzywdę niż działania artylerii, ostre działania mm. artylerii od e, marca do jesieni. To świadczy o tym, jak potężna e, jest, jest, jest broń, e, która jest nośnikiem fosforu. Do tego dochodzą jeszcze trujące opary, e, a Ukraińcy, którzy tak naprawdę, e, ich armia zaczyna przystosowywać się do tej wojny i, i ściąga pomoc. E, jest totalnie niedostosowana, nieprzystosowana, nieprzygotowana e, do działania broni e, chemicznej, mhm. do, do, do działania broni e, niekonwencjonalnej. Wspomniałeś chwilę wcześniej y, o tym, jak Rosjanie są przygotowani do tej wojny, o tym, że ta rzeczywistość nie zawsze pokrywa się z, z tym, co y, widzimy w mediach. Jakie są Twoje doświadczenia? Co ty widzisz na własne oczy? Jak to przygotowanie wygląda? Jak wygląda przygotowanie, ale też jak wygląda motywacja rosyjskich żołnierzy? Ukraińcy próbowali z 500 metrów w pasie zieleni przysunąć się do Rosjan na 200 metrów. Po to, żeby zawiązać tam punkty oporu i razić ich z karabinu maszynowego. Zginęło. Wtedy e, trzech chłopców, dwóch zostało ciężko rannych. E, jeden medyk e, sparaliżowany strachem zostawił plecak medyczny, medyk ukraiński e, i uciekł stamtąd. Mm. Udało się zabrać ciała chłopaków, e, natomiast cały sprzęt e, tam został na miejscu. Po trzech dniach dowódca podjął decyzję, że małą grupą trzeba tam pójść, zobaczyć, czy ten sprzęt tam dalej jest. wziąć ten sprzęt, bo on będzie potrzebny, i zobaczyć, czy tam Rosjanie już są, czy jeszcze ich nie ma. Ehm, dwuosobowa grupa szturmowa, dowódca Szturman, plus ja jako medyk. Trzyosobowa grupa. Poszliśmy. Poszliśmy w miejsce, e, jakby przygotowani totalnie na wszystko, e, mając świadomość tego, że może się wydarzyć dosłownie wszystko. I wiesz, Ukraińcy próbowali przejąć ten teren, ale oni go nie przejęli, więc ten teren był, można powiedzieć, dziewiczy, jakby nie zmienił się wiele od czasu, kiedy byli tam Rosjanie. A co tam było? były palarnie. Rosjanie mieli wyznaczone miejsca do palenia, gdzie dookoła nie było, wiesz, niedopałków. Mm. O, o, czym czy, o czym to świadczy? Karny przeciwnik. Przeciwnik, który nie jara wszędzie. Przeciwnik, mm. który słucha regulaminów. Czyli dyscyplina. Przeciwnik dyscyplina. W ich norach były popakowane komplety termobielizny, ciepłych skarpet z metkami, mm. czyli mieli tego więcej. Kurtki puchowe, dobre śpiwory. Słuchaj, my dogrzewaliśmy się zostawionymi rosyjskimi śpiworami. My nie mieliśmy mhm. dobrych śpiworów, noc była zimna, a żeby można było rano funkcjonować normalnie, wchodziliśmy w te rosyjskie śmierdzące śpiwory, po to, by zapewnić sobie komfort termiczny, by rano być gotowym normalnie do działania. Mhm. I, i, I tam na miejscu Oczywiście nie bierze się to znikąd. To południe jest bramą do Krymu. Bramą, który Rosjanie... Do Krymu, który Rosjanie mają za swoje terytorium. W związku z tym tam na południu są doborowe jednostki WDW, Spadochroniarzy rosyjskich, doborowe jednostki piechoty morskiej i też ten rodzaj uzbrojenia, koszulek, który tam znaleźliśmy, potwierdził to, że mamy po drugiej stronie bardzo karnego, bardzo dobrego przeciwnika, który wie co robi. który nie porusza się improwizowanymi pickupami bez opancerzenia, tak jak my tam się poruszaliśmy, mm. tylko porusza się, co widzieliśmy z dronów bardzo często, tylko i wyłącznie samochodami opancerzonymi. Więc, więc tam po drugiej stronie jest bardzo karny przeciwnik idą mobilizowani ja najprawdopodobniej przewiduję że to będzie wyglądało tak dobre doborowe jednostki zamknęły się w miejscowościach gdzie będą miały ciepło i spokojnie przez zimę podpuścili Rosjan blisko Ukraińców przepraszam, Rosjanie podpuścili blisko w pasy zieleni w kanały irygacyjne gdzie za chwilę przyjdzie mróz, nie będzie można się dogrzewać, więc Ukraińcy i tak będą musieli z powrotem cofnąć się do tyłu, a oni w miejscowościach przeczekają zimę i na wiosnę ruszą mobilizowanymi. Rzucą świeże mięso. Świeże mięso najprawdopodobniej zrobi wyrwę w ugrupowaniu wojsk ukraińskich, i wtedy pójdą dobre, przeszkolone, przeszkolone oddziały. Powiedziałeś chwilę o tym, że, że wracaliście po ciała żołnierzy ukraińskich. Jaki jest stosunek do, do, do ciał właśnie? Jak, jak postępujecie z, z ciałami żołnierzy? I jak to wygląda też po stronie rosyjskiej? Jak wyglądają te procedury? Jak to wszystko się Zasada odbiera? jest prosta. Nigdy nie zostawiamy swoich. Czy to hmm. ranny, czy to, czy to yy, osoba, która poległa. Zawsze zabieramy ciała ze sobą. Ale zawsze, że nie Ukraiń... zawsze macie taką możliwość. Więc czekamy i zabieramy wtedy, kiedy ta możliwość jest. Okay. Bardzo często oddziały, które musiały wycofać się z danego terytorium, bo Rosjanie szli do przodu, tracąc swoich poległych. Na danym terytorium, kiedy wracają, bo ofensywa idzie do przodu, po miesiącu czy po półtorej miesiącach, pierwsze co robią, jak dochodzą do tego miejsca, to szukają swoich poległych i bardzo często znajdują tych swoich poległych. Jeden z poszkodowanych, z poległych dowódców tego oddziału, z którym pracujemy, został znaleziony po półtorej miesiąca. Pod Kijowem został zabity przez żołnierzy kadyrowa. Ciało nagie, bo Rosjanie kadyrowcy rozebrali go do naga, zostało znalezione w tym samym miejscu, w którym on zginął i został pochowany z honorami. No, ale po stronie Rosjan, jak to wygląda? Rozkładu, tak, tak. No. tak. Znaczy ono też nie było aż tak mocno rozłożone, bo było dość, dość chłodno okay. i nisko, ale... Ale wy, wy później tam gdzieś na miejscu chowacie te ciała, czy przewazicie Nie, one, są, one, są, one są, są specjalne transporty, specjalne Aha. chłodziarki, które zawożą te ciała do miejscowości i rodziny odbierają te ciała. Okay. Po stronie Rosjan Rosjanie nie zabierają swoich poległych, one są najczęściej wleczone przez psy i przez świnie, E, dogryzane gdzieś tam po polach. Okay, nieco e, u, inaczej podchodzą, tak? To... Tak. Ukraińcy, jeżeli grzebią te ciała, to tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli te ciała są w miejscu, w którym Ukraińcy muszą pozostać, jest ze względów epidemiologicznych, ze względów hmm. e, takich e, higienicznych, po prostu te, te, te ciała chowają. Natomiast bardzo często wychodzą z założenia, że e, to, że taki jest los okupanta, że mm. nie będzie miał mogiły, bo, bo nie zasługuje na to mogiłę i nie zasługuje na to, e, by w ich mniemaniu być pochowanym w świętej ziemi e, ukraińskiej. Pamiętam jeden taki obrazek, gdzie właśnie jeden z takich e, Rosjan e, został zakopany, e, ale dzikie zwierzęta... E, Przychodziły, rozgrzebywały ten konkretny dół, i od czasu do czasu widzieliśmy jak stopę, która, która wystawała, przychodziły psy i podgryzały do momentu, dopóki jej całkiem nie odgryzły. Także i takie obrazki gdzieś tam, gdzieś tam mają miejsce. No tak, to jest, to jest tak, że niestety oblicze wojny. Damian, ty, ty w tej chwili jesteś w Polsce, to są twoje ostatnie dni. Pobytu, podczas którego miałeś okazję odpocząć. Za chwilę wracasz z powrotem na, na front. Um, jak ten powrót wyglądał? Ile ty spędziłeś tu czasu i czy nie miałeś kłopotu z jakimś takim, wiesz, codziennym funkcjonowaniem? Oczywiście, że tak, bo jak e, się przyjeżdżasz tutaj i. I okazuje się, że nagle z problemów przeżyć albo nie przeżyć pojawia się całe mnóstwo drobnych problemów, o których do tej pory nie myślałeś. Chociażby wiesz, zrobienie prania, czy oddanie garnituru do czyszczenia, bo przecież w kraju też mamy normalne prace i stanowiska, jest, jest, jest czymś, co cię przerasta, bo jakby żyjesz realiami tamtego świata. Natomiast my, wracając tutaj, przygotowujemy się do powrotu. Każdy dzień jest tym dniem, który poświęcamy na zebranie środków finansowych, zebranie mm. sprzętu, zamówienie sprzętu, przygotowanie się pod kątem szkoleniowym, ale także i psychicznym. Właśnie no. do powrotu na front. Czyli, czyli wcale nie odpoczywacie tutaj. Odpoczywamy, odpoczywamy psychicznie z tego tytułu, że no wiesz, no nic ci nie wybucha nad, nad, nad mm. głową, ale mimo wszystko jednak ta głowa bardzo często jest fizycznie dalej tam. Mm. Jakby wracasz fizycznie, ale myślami mm. bardzo często jesteś tam. Wiesz, rozmawiasz z chłopakami, którzy tam są na miejscu. Żyjesz tym, gdzie oni są mm. I, i czasami jeżeli słyszysz, że jest im ciężko, tu masz ochotę odłożyć telefon i po prostu tam biec. W tej danej konkretnej chwili, tak jak stoisz, mhm. po prostu tam biec. Mhm. Wspomniałeś o tym, że, że ten czas wykorzystujecie też do tego, aby się przygotować, aby zebrać jakieś dodatkowe pieniądze. Prowadzicie zbiórkę, może ją zalinkujemy. Ktoś będzie miał ochotę dorzucić się, bardzo, bardzo zachęcane. Na co potrzebujecie tych pieniędzy? Czego wy potrzebujecie? Jakie macie potrzeby? Wiesz, jak można Tutaj, tu, tutaj trzeba podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, e, którzy tak naprawdę dają nam skrzydła. Byśmy tam mogli bezpiecznie latać i robić, robić swoje. Od chłopaków z Fundacji Zakres, Liga Probronna, czy Zła Łambasada, poprzez firmy, czy to Toro Roger, czy to chłopaki z Mapy, z Maskpolu. Jest masę ludzi dobrej woli, którzy dają nam to, co nam jest najbardziej potrzebne na chwilę obecną, czyli ciepła odzież. Um, śpiwory, um, agregaty prądotwórcze, um, środki medyczne. Plecaki dostosowane do naszego działania, e, czyli plecaki e, małe, takie, które dają możliwość mm. ruchu, ale także i, i, i odpowiedniego e, przystosowania. E, to, są, to jest sprzęt szkoleniowy. My w wolnej chwili w tych ziemiankach zabieramy medyków ukraińskich i staramy się im przekazywać tą wiedzę bądź wręcz duplikować medyków. To znaczy przekazywać tą wiedzę niemedycznym e, żołnierzom. by W razie czego, jeżeli nam coś się stanie, zakładamy taką możliwość. E, by byli w stanie nam tej, tej pomocy udzielić. I właśnie poprzez konto na, na zrzutce, mamy tam swoją skarbonkę, ciepłe wsparcie medyków na wschodzie. Staramy się w jakiś sposób no, uzupełnić nasz sprzęt. Narzędzia, które pozwalają nam ratować ludzkie życie. Wyjeżdżasz za kilka dni? Kiedy wracasz? E, no, najprawdopodobniej z Nowym Rokiem. Widziałem ten delikatny uśmiech. Wiesz co, tak, bo e, najprawdopodobniej. Co ono znaczy? E, Że nie ma pewności, nie? Pewność jest, jest stuprocentowa pewność. E, tylko e, to będzie wyjazd na święta. To będą święta spędzone na froncie, to będzie nowy rok spędzony na froncie. No e, wiesz, po drugiej stronie szklanego e, ekranu e, jest moja rodzina, która ma świadomość tego, że po pierwsze nie będzie mnie w domu na święta, e, a po drugie będę w miejscu, e, gdzie dzieje się tak, że odbierasz sobie bardzo często szansę na kolejne święta, nie, nie, nie wracając. Mm. Dlatego to chyba będzie najcięższy z dotychczasowych wyjazdów. Właśnie mówiąc o tym, że, że do końca nie ma pewności, miałem na myśli e, także to, że no, to jednak jest ryzyko i nigdy nie wiesz. Ale Dloga... mam propozycję. Mam propozycję. Obiecaj nam wszystkim, że wrócisz. I o powierzchach było? Z największą przyjemnością. E, cieszę się, że, że ktoś chce w ogóle nas słuchać. Cieszę się, że, 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 że ludzie nie zamykają się na to, co, co, my, tam, co my tam widzimy. E, natomiast e, jakby jednego jestem pewien. E, drogę, którą podjęliśmy, pomimo tego, że bardzo często spada na nas, to na hejdu. E, że robimy to dla poklasku, e, że e, chcemy zbić na tym jakiś potencjał, e, że jesteśmy najemnikami. E, że nie jesteśmy... nie wiem lekarzami ratownikami medycznymi, więc po co się za to bierzemy, niezależnie od tego, jaka ilość e, nieprzychylnych osób mhm. gdzieś tam przygniatałaby nas hejtem,. E, My nie cofniemy się w tył. Będziemy dalej szli drogą, którą obraliśmy, bo tam na linii za nami już jest tylko śmierć. Damian, wielkie dzięki dla Ciebie. Trzymam kciuki, powodzenia. No i do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.